Witajcie, dzisiaj będzie wyjątkowo. Wyjątkowo nie tylko dlatego, że mamy najnowsze Suzuki Jimny, które jest po prostu słodziutkie, ale dlatego, że rzadko zdarza się nam jeździć prawdziwymi samochodami terenowymi. Bo ile takich modeli zostało na naszym rynku? Mamy Suzuki Jimny, mamy Jeepa Wranglera, no i od biedy możemy powiedzieć, że mamy jeszcze Mercedesa klasy G. Wszystkie pozostałe modele, nawet jeśli kiedyś były pojazdami terenowymi, z samochodami, które były stworzone do jazdy w terenie, są coraz mniej terenowe, coraz bardziej SUV-owe. Ludzie podobno tego oczekują, klienci chcą coś, co wygląda jak terenówka, a jeździ jak zwykłe auto osobowe. Na szczęście wraz z nową generacją Jimny Suzuki pamiętało o tym, że ten model ma wiele lat tradycji i nie można tej tradycji i tego, do czego są przywiązani klienci, w żaden sposób zmienić. Bo nie wiem, czy wiecie, ale pierwsza mała, lekka terenówka Suzuki została zaprezentowana w 1969 roku. Wtedy nie nazywała się co prawda Jimny, tylko Elliot od Light Jeep. Po drodze było kilka modernizacji, kilka nowych modeli. W międzyczasie samochód zmieniał nazwę z Elliota na Samuraja, potem z Samuraja na Jimnego. No i mamy drugą generację Jimnego, która jest po prostu cudowna. Cudowna dlatego, że jest to jeden z lepiej, dobrze, o ile nie najlepiej zrobionych tak zwanych retro designów obecnych na rynku. Bo czy ten przód, ta cała linia nadwozia nie przypomina Wam poprzednich generacji Jimnego Samuraja? Oczywiście, że przypomina i bardzo dobrze, bo dzięki temu wiemy, że mamy do czynienia z naprawdę wyjątkowym samochodem, który trzeba pokochać, bo jeśli tego nie zrobicie, to nie sprawi Wam frajdy z jazdy. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej nadwoziu Suzuki Jimny. No, przedni pas, to wszystko, co w nim wkomponowano, sprawia, że można ten samochód pokochać za jego prostotę, za to, w jak genialny sposób nawiązano do historycznych modeli Suzuki, no, czyli poprzedników Jimnego. Samochód jest sympatycznym, terenowym pudełeczkiem i faktycznie jest to terenowy samochód, terenowy, zbudowany na ramie. Takich też mamy na rynku naprawdę niewiele. Rozmiary naprawdę mikre. Mikre rozmiary, co to znaczy? No, wystarczy, że Wam powiem, że długość tego samochodu to, uwaga, 364,5 cm. Szerokość, uwaga, 164,5 cm, a wysokość 172 cm. No, w naszym przypadku jeszcze więcej, mamy bagażnik dachowy, więc parę centymetrów przybyło. No, ale jest to samochód wyższy niż szerszy, specyficzny, ciekawy. Dobrze. Co mamy jeszcze ciekawego? Rozstaw osi 2250 mm, czyli 225 cm. Przyznacie, że to niewiele. Kąt natarcia 37 stopni, kąt zejścia 49. Trudno, żeby było inaczej, bo tutaj ten tylny zwis jest naprawdę niewielki. I kąt rampowy, uwaga, 28 stopni, prześwit 21 cm. Bagażnik imponujący. Uwaga! 85 litrów po złożeniu tylnych siedzeń, co oczywiście możemy zrobić bardzo wygodnie z tylnej części nadwozia. Pojemność rośnie do 830 litrów. Jest całkiem przyzwoicie. To, że Suzuki Jimny to naprawdę niewielkie auto, to chyba jest oczywiste. Ale we wnętrzu znalazło się kilka ciekawych rozwiązań. Zanim przejdziemy do pozostałych części wnętrza, zaczniemy, a właściwie zacznę od tego, który jest milutki. Uwaga, jeśli zmoży Was długa podróż, albo zechcecie odpocząć gdzieś w terenie, to po wyciągnięciu zagłówka z oparcia przedniego fotela i położeniu tego fotela na płasko, mamy bardzo maluteńkie łóżeczko, na którym od biedy przez kilka chwil możemy sobie poleżeć, odpocząć, pooglądać niebo przez boczne szyby, bo szklanego dachu w tym samochodzie nie ma i bardzo dobrze, bo nie znoszę szklanych dachów.
Ale możemy sobie poleżeć, odpocząć i pojechać dalej. Milutkie. Z tyłu jest przytulnie. Dobrze, z tyłu jest bardzo przytulnie. Nie oszukujmy się, to jest samochód, który jest rozmiarów bardzo małego miejskiego samochodu. Ale te dwa miejsca z tyłu, pomimo tego, że siedzimy niemal na tylnej klapie, to miejsca naprawdę bardzo awaryjne. Z drugiej strony, w porównaniu z wieloma super, ekstra, mega, hiper sportowymi samochodami, to jeśli chodzi o ilość miejsca nad głowę, to tego miejsca nad głową mamy naprawdę mnóstwo. Od biedy na nogi też jakoś się to miejsce znajdzie. Co prawda nie będzie nam zbyt komfortowo, ale uwierzcie mi, da się przejechać tutaj kilka, kilkanaście kilometrów na tylnej kanapie bez narzekania na cokolwiek. No właśnie. A jak wygląda deska rozdzielcza? Deska rozdzielcza w największym z możliwych zbliżeń. To, co genialne, to to, że zegary idealnie nawiązują do swoich poprzedników sprzed wielu lat. Naprawdę bardzo fajnie je zaprojektowano. Kierownica, systemy. Kogo interesują takie rzeczy w tym samochodzie, to nie ma najmniejszego znaczenia. Automatyczna klimatyzacja, dźwignia zmiany biegów i to, co odróżnia Suzuki Jimny od wielu konkurentów, to ta dźwignia. Prawdziwy samochód terenowy z prawdziwym napędem na cztery koła. Domyślnie jeździmy z napędem tylnym, jeśli wjeżdżamy na drogę o nieco gorszej przyczepności, możemy włączyć napęd na cztery koła, a jeśli mamy taką potrzebę, to możemy sobie włączyć reduktor. I właśnie taki napęd powinien być w każdej terenówce. Dobrze, dosyć tego oględzenia, przyjrzyjmy się nieco cenom i ruszajmy w drogę. Bo jazda tym samochodem jest najprzyjemniejsza. Siedzę już za kierownicą, jest naprawdę specyficznie, ale z drugiej strony właśnie tak powinno być w terenówce. Ja wiem, że wiele osób narzeka na to, że ergonomia w tym konkretnym modelu nie ma nic wspólnego z ergonomią. Cóż, powiem krótko. Jeśli ktoś nie jeździł w terenie, to ergonomii, a właściwie nie lubi jazdy w terenie, to ergonomii, którą mamy do dyspozycji w Jimnym, nie zrozumie i nie będę go do tego przekonywać, bo fakt, siedzimy na drzwiach, siedzimy nie tylko dlatego, że nadwozie jest wąskie, bo wąskie jest, ale na ten przykład siedzimy na drzwiach, mamy tutaj wyprofilowanie, siedzimy na drzwiach, mamy wyprofilowanie, ale jeśli jedziemy w terenie, to wychylamy się delikatnie tylko i wyłącznie poza szybę i wiemy, w którym miejscu mamy przednie czy tylne koło. Czy możemy przejechać przez przeszkodę, czy musimy delikatnie tą kierownicą pokręcić, żeby przedostać. Więc właśnie po to jest ta dziwna ergonomia. Pozycja za kierownicą, to wszystko jest w tym modelu zaprojektowane, stworzone z myślą o tym, żeby jeździć w terenie. Maska. Widzę, gdzie się kończy samochód. Z jednej, z drugiej strony, z tyłu. No tak samo, bo samochód kończy się na dobrą sprawę tam, gdzie mamy tylne słupki. Więc tutaj do tej ergonomii specjalnie bym się nie czepiał, bo jest to ergonomia typowa dla samochodów terenowych. Samochodów stworzonych nie do tego, żeby komfortowo przemieszczać się z punktu A do B, tylko po to, żeby dojechać nim każde miejsce. A Suzuki Jimny i jego układ napędowy naprawdę nam to gwarantuje. Więc fajne jest to, że jest to jeden z tych modeli, na którym na stronie już firmowej Suzuki jest napisana cała prawda. Że jest to kultowa terenówka stworzona dla profesjonalistów, którzy myślą o tym, a właśnie kupują takie auto, z myślą o tym, żeby jeździć w terenie. I właśnie tak jest. Zanim zaczniemy jechać, to nieco szczegółów technicznych, bo podczas jazdy będzie ciężko mi wygrzebywać różne dziwne rzeczy. Cennik. No, w wersji mamy 4 na dobrą sprawę. Mamy nowego Jimnego z manualną 5-stopniową przekładnią w trzech wersjach. Komfort Premium oraz Elegance. Wersja Komfort 77 900 zł, Premium 81 900, Elegance 89 900.
I taki egzemplarz, jakim dzisiaj podróżuję, Jimny 1.5 VVT-i 4WD z automatycznym czterostopniowym automatem, tak, czterostopniowym, cztery, z overdrive'em, żeby nie było, 94 900 zł. Ale nie cena w tym przypadku jest największym problemem. Największym problemem jest dostępność tych samochodów, bo chcecie, wierzcie, chcecie, nie wierzcie, na Suzuki Jimny trzeba czekać bardzo długo. I nie jest to pół roku, nie jest to rok. Czas oczekiwania może wynosić nawet 2 lata. Tak, to szok. No ale z drugiej strony można było się tego spodziewać, bo samochód już w momencie debiutu na targach, na salonie samochodowym zrobił na wielu osobach wrażenie. Wiele osób, które zastanawiały się nad kupnem właśnie takiego samochodu, kupiły to auto w ciemno. Ja im wcale się nie dziwię, bo gdybym tylko mógł to zrobić, to też bym to zrobił. Strasznie mało danych, ale mam nadzieję, że podczas jazdy moje wrażenia, które będę chciał Wam przekazać, w zupełności Wam wystarczą. Więc jedziemy, ruszamy. Bo to, co jest najfajniejsze w Suzuki Jimnym, to to, jak tym samochodem się jeździ. Bo jest to zupełnie inna jazda. Jest to samochód, który został zrobiony, zbudowany z myślą o tym, aby jeździć poza normalnymi, utwardzonymi drogami. I w tej roli spełnia się w 100%. Oczywiście, zaraz będziecie narzekać, że za mało terenu. Fakt. Ale niestety, no, czasy mamy takie, jakie mamy i wjeżdżanie gdziekolwiek w teren, no, jest po pierwsze ryzykowne, po drugie nie wypada niszczyć komuś pola, łąki, ogólnie jego własności. Więc jeździmy po drogach normalnych, ale dobrze, ta droga też, jak widzicie po tym, jak samochód się zachowuje, też do końca normalna nie jest. No, jeździmy jakimiś lokalnymi szutróweczkami, drogami pełnymi dziur, wybojów. No, ale przecież nie kupuje się takiego samochodu tylko i wyłącznie po to, aby upalać go tylko i wyłącznie w błocie, ale po to, żeby mieć możliwość dojechania tam, gdzie wiele samochodów dojechać po prostu nie da rady. 1,5-litrowy silnik, osiągi, cóż, są. Samochód rozpędza się do przepisowych prędkości, nie ma z tym najmniejszego problemu. Prędkość maksymalna, uwaga, tu fanów prędkości maksymalnej wysokiej zmartwię, 145 km na godzinę. Tak, 145 km na godzinę, ale powiem Wam tak. Układ napędowy w tym samochodzie jest taki, że podczas jazdy po zwykłej asfaltowej drodze rzadko kiedy przekraczałem stówkę, bo po prostu strach. To jest samochód z napędem, no właściwie, o Boże, no właśnie. To jest samochód terenowy, stworzony z myślą o jeździe poza drogami utwardzonymi. Stąd właśnie między innymi ślimakowa przekładnia, która nigdy nie będzie tak bezpośrednia jak maglownica tradycyjna. No ale efekt tego jest taki, że po prostu tym samochodem dużo przyjemniej jeździ się właśnie po drogach o bardzo złej nawierzchni, bo przez to, że mamy przekładnię taką, a nie inną, dużo mniej sił przenosi się na układ kierowniczy. Zawieszenie, prześwit duży. Prześwit duży, zawieszenie też stworzone właśnie z myślą o tym, żeby jeździć po drogach o bardzo złej nawierzchni. Boja, telepie, ogólnie do precyzji prowadzenia na asfalcie można mieć same zastrzeżenia, bo podczas jazdy na asfalcie tym samochodem trzeba cały czas szukać czarnego, trafiać między linie, ale nie to w tym samochodzie jest najważniejsze. W tym samochodzie najważniejsze jest to, że gwarantuje i zapewnia nam możliwość przejechania praktycznie wszędzie. Czy można w ogóle pokochać, polubić nowe Jimny? Cóż, jeśli szukasz komfortu i prestiżu, to nie. Ale jeśli szukasz frajdy z jazdy, lubisz auto, które lubisz samochody, które tą frajdę z jazdy potrafią Tobie dać,
a właściwie potrafią dać, to Suzuki Jimny będzie jednym z tych samochodów, które tą frajdę z jazdy da Tobie na 100%. Oczywiście tylko i wyłącznie wtedy, jeśli będziesz pamiętał o ograniczeniach związanych z konstrukcją tego samochodu, bo jeszcze raz powtórzę, to nie jest, milusie, komfortowe auto stworzone do tego, aby miło i sympatycznie poruszać się po mieście. Nie, w mieście tym samochodem jeździ się całkiem fajnie, ale musimy pamiętać o tym, że w zakrętach musimy bardzo zwalniać, bo jednak samochód może się przewrócić, raczej prędzej niż później, jeśli o tym zapomnicie. Czy warto w ogóle zastanawiać się nad Suzuki Jimnym? No, jeśli masz dużo czasu, bo jeśli nie śpieszy się Tobie z kupnem samochodu, bo faktycznie na nowe auto w salonie trzeba poczekać naprawdę bardzo długo, ale jeśli marzy się Tobie taki oldschoolowy, stary, nowy samochód, to jest to bardzo fajna propozycja. I nie mówię, że ten samochód jest bez wad, bo on wad ma mnóstwo. Ma mnóstwo wad, których nie zrozumieją osoby, które nie jeździły w terenie, nie wiedzą, czym jest jazda w terenie. Ergonomia bardziej terenowa niż osobowa, niż SUV-owa, więc siedzimy nieco specyficznie, siedzimy blisko drzwi, ale tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie podczas jazdy gdzieś jakiegoś przeprawiania się przez błoto, las, no gdziekolwiek, żeby wyjrzeć i zobaczyć, czy jeszcze możemy deczko skręcić, czy musimy trzymać się już obranego toru jazdy. Więc tutaj, jeśli ktoś oczekuje, że to będzie takie małe, słodziutkie, miejskie auto, to nie. To jest naprawdę terenówka z krwi i kości. Może nie za wielka, z nie za wielkim silnikiem, ale ten silnik w zupełności wystarczy do masy i gabarytów tego samochodu po to, żeby dojechać wszędzie. Zatrzymajmy się, zróbmy jedną rzecz. Tadam. No, teraz będzie hardcore. Jedziemy z reduktorem, więc będzie... Słyszycie? Napędy pracują. Słychać gwizd. No i powiem Wam tak, z tym reduktorem rozpędza się bardzo. Dużo bardziej, dużo lepiej się rozpędza niż w standardowym trybie jazdy. Jedziemy prosto po szutrówce, więc możemy użyć reduktora. Słychać napędy. Słychać, to jest fajne. Właśnie prawdziwy samochód terenowy z krwi i kości. Że też wcześniej tego nie odkryłem dobrze. Cały tydzień jeździłem po asfalcie, więc trudno byłoby, żebym odkrył przyjemny dźwięk pracy układu przeniesienia napędu. Ten gwizd jest genialny. Co prawda używanie reduktora w takich warunkach jest bezsensowne, ale na pewno też chcielibyście tego posłuchać. No, osiągi znacząco spadły. Więc darujcie, nie będziemy przesadzać, ale w trybie standardowym 2WD, jeśli nie musimy przemieszczać się, brodzić, jechać po błocie, czy też podjeżdżać pod straszne góry, to ten tryb 2WD również w zupełności wystarcza do tego, żeby bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do dobrze, żeby bezpiecznie dotrzeć do celu. Strasznie smutno się zrobiło. I to będzie strasznie smutny odcinek, przepraszam Was bardzo za to, ale ten samochód zrobił na mnie tak mega pozytywne wrażenie, że trudno mówić mi o jakichkolwiek wadach, chociaż tych wad jest naprawdę, uwierzcie mi, mnóstwo. To jest taki szczeniaczek, który zeżre Wam kapcie. Sika się na środku pokoju. Ale jak wrócicie do domu, to i tak będziecie go kochać. I tak jest właśnie z tym samochodem. Nie prowadzi się, nie skręca. No, hamuje jeszcze jako tak, ale nie prowadzi się, nie skręca. Pozycja za kierownicą, no to wszystko jest po prostu takie sobie. Ale to do tego samochodu w 100% pasuje i ja
właśnie taki samochód chciałbym mieć, bo jest po prostu kochany, słodziutki, cudowny. Cudowny. Jest po prostu cudowny. Właśnie tak. Czy warto zatem kupić Suzuki Jimny? Tak, ale właśnie. Jeśli szukacie małego, miejskiego, słodziutkiego, komfortowego samochodziku, to Suzuki Jimny za cholerę nie będzie dla Was. Ale jeśli szukacie małego, terenowego samochodu, który dojedzie tam, gdzie SUVy w życiu nie dotrą, i jesteście w stanie pogodzić się z tym, że ergonomia obsługi całości jest taka sobie, że samochód jest głośny, nie prowadzi się, nie skręca, tak sobie hamuje, to jest to propozycja dla Was. Ja bym chciał mieć Suzuki Jimny, bo on tak uspokaja. Ja tym samochodem rzadko kiedy przekraczałem 100 km na godzinę, bo nie o to chodzi w tym samochodzie, żeby jechać 100 km na godzinę, czy tam 150, bo 150 na pewno nie osiągnie. W tym samochodzie chodzi o to, żeby cieszyć się z jazdy, cieszyć się z frajdy z jazdy, cieszyć się z tego, że mamy samochód, którym dojedziemy praktycznie wszędzie. Właśnie tak.